Zmiana służby. Patrzę, patrz. Służba zdana. Przyjęta. Służba rozpoczęta. Znajdujemy się na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Grudziądzu. Przychodzimy do pracy, przebieramy się w tak zwane ubrania koszarowe. I o godzinie 7.55 przez głośniki jest ogłaszane przygotowanie do zdania i przyjęcia służby. Alarm inspekcyjny, stanowisko 2, 3, 5 do wyjazdu, plac komendy miejskiej. Dzień. Pali się na drugim piętrze budynku mieszkalnego. No i standardowo zastęp GBA, rozwinięcie do środka jedną linią gaśniczą 52. Drugi zastęp pomoże rozstawić się podnośnikowi. Zasilanie do GBA, zasilanie do podnośnika. Jeden ratownik na podnośnik do kosza. Dowódca zmiany zarządził alarm inspekcyjny po to, żeby sprawdzić gotowość bojową zmiany. Harmonogram dnia przewiduje to, że od godziny 9 organizowane są takie ćwiczenia albo teoretyczne, albo praktyczne. Praktyczne we własnym zakresie, na własnym terenie, albo też wyjeżdżamy na różne obiekty do miasta. Zadymiamy pomieszczenia, staramy się robić utrudnienia, czasami mając jakieś ćwiczenia w piwnicy, przewracamy stare meble, zamykamy kraty. Chłopacy działali tak jak normalnie się to robi na akcji. W pełnym uzbrojeniu, w aparatach oddechowych, żeby jak najbardziej odwzorować te realne warunki. Dzisiaj znajdujemy się na drugiej zmianie. Jest tak u nas w kraju, że w całej Polsce dzisiaj druga zmiana ma służbę. I tak jakbyśmy mieli gdzieś kolegę w Warszawie czy w Gdańsku i wiemy, że on jest na drugiej zmianie, no to wiemy, że on jest dzisiaj w pracy. Służba trwa 24 godziny. Zaczyna się od 8 rano, kończy się o 8 rano następnego dnia. Nieraz tutaj na jednostkę mówiliśmy, że wracamy do domu. Żyjemy tutaj ze sobą, praktycznie 1/3 służby jesteśmy razem. Staramy się żyć w jak najbardziej koleżeńskiej atmosferze. Musi być też tak między nami, że jeden drugiemu po prostu musi ufać. Musimy po prostu polegać na sobie, jeden na drugim. Nie może być czegoś takiego, że jeden kolega drugiego gdzieś tam zostawi. Dlatego żyjemy tutaj w takiej atmosferze, jak najlepszej się staramy. Kiedy są już jakieś sprzeczki i tak dalej, to staramy się wyjaśniać wszystko. Mam
mamy też kuchnię. Musimy przez 24 godziny robić sobie posiłki. Zawsze ktoś, co umie ugotować najlepiej, ten zawsze jest wyznaczony do kuchni. Generalnie kiedyś zajmowałem się schabowymi, ale teraz są już młodsi koledzy, którzy doskonale potrafią przyrządzić. Własnymi siłami chcieliśmy stworzyć sobie jak najlepsze warunki, żeby tutaj żyć i pełnić służbę. Dlatego koledzy sami remontowali jednostkę, kuchnię czy łazienkę. Jeżeli chodzi o chwilę odpoczynku, to wiadomo, kiedy sprzęt jest przygotowany do wyjazdu, kiedy zajęcia są odrobione i mamy chwilę dla siebie, no to nawet jest wskazane, żeby usiąść razem, wypić kawę i po prostu po ludzku, po koleżeńsku porozmawiać. Tym bardziej, że zdarzają się stresowe sytuacje i często właśnie przy kawie, po akcji siadamy i zaczynamy odpowiadać co i jak i często jest po prostu tak, że zaczynamy rozładowywać ten stres, zaczynamy się śmiać z niektórych rzeczy. I o to właściwie w tym chodzi, wśród kolegów się wygadać, to zostaje na zmianie, na jednostce i najważniejsza zasada to nie nosić pracy do domu.